Witam wszystkich ponownie w zagraniu w Cywilizację Piątkę na Rawnicę. Gramy jako Gildia Golgari, walczymy z Gildią Dimir. Jak na razie udało nam się przejąć ich jednego osadnika i osadzić sobie tutaj miasto, które nazywa się w sumie zupełnie nie Golgari. Nie wiem, jakie byłyby dobre nazwy na miasta Golgari. Jakaś Pleśnie Wioska, Trollowo Górne. Właśnie Trollowo Górne było bardzo dobrą nazwą na miasto dla Golgari. Pomyślę między jednym odcinkiem a drugim, jak nazwać te wszystkie miasta, ponieważ większość gildii niestety ma tam jedno czy dwie nazwy miasta z Rawniki, cała reszta to po prostu są z przypadkowej cywilizacji wzięte. Czy nikt nie chce moich koni? No, wezmę ambasadę za 1 złoto. Jak to nie jest nie fair? Czy to jest poważne w tym momencie? 35 złota na 300. To nie jest dużo więcej, natomiast mam trochę mało złota. No dobra, weźmy tę ambasadę za 35. Aha, bo ja nie mam żadnego złota, dlatego. Okej, więc nie jest problem tego typu, to jest problem pod tym, że nie mam ani jednego złota. Okej, weźmy za jednego konia. Okej, świetnie. Potrzebuję przynajmniej jednego konia. I dlatego, że podpięliśmy konia, będziemy mieli jakiś mały bonus z Malaką. Natomiast ten bonus prawdopodobnie będzie raczej niewielki. No nic, postaram się, chciałbym nie stracić tego łucznika, byłoby fajnie. Ten koń może zaatakować tego łucznika bezkarnie, jeśli ten drugi łucznik na przykład przyszedłby tutaj i zaczął nas strzelać. No to jest taki patrolowy łucznik, myślałem, że będzie najwyżej miał kilku wojowników, natomiast... No właśnie. No i właśnie. Jak bardzo barwiemy? Noż to masakra była. To w ogóle... Myślałem, że oberwę, nie wiem, za 40 czy coś w tym stylu, natomiast oberwałem raz, dwa, trzy, cztery, aha, czyli nie ma żadnych szans absolutnie. Najlepszą moją szansą było po prostu usiąść z tego jeziorka, czego niestety nie mogę zrobić. Albo liczyć na to, że zapomnę o tym, że mam tutaj łucznika. Nie zawsze się wygrywa. Dobra, idę z tym szkieletem z powrotem. Ta wojna nie idzie jakoś strasznie dobrze. Ta wojna idzie to tak sobie, no powiedzmy. Ta wojna idzie bardzo dobrze pod względem tego, jak bardzo... ile obrażeń zadaje Dimirowi. Dimir miałby już trzecie miasto, stracił pół swojej armii przynajmniej. Wiadomo, że gracze komputerowi są strasznie mocni, więc nie można po prostu liczyć na to, że oberwę parę razy i na tym się skończy, no. Aż tak dobrze to nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja chcę zrobić taką drogę. Myślę, że chcę zrobić taką drogę. Zacznijmy budować drogę. Będziemy to przez jakiś czas kosztować, więc... Szukam i szukam... tak nie mogę. Szukam i szukam tej ich karawany, natomiast tej karawany w ogóle nie widzę, więc nie wiem, co się z tą karawaną stało. Wiem, że mieli, natomiast ona albo siedzi w mieście i nic nie robi, albo jest wysłana do któregoś miasta. Natomiast nie widzę w żadnym kierunku, żeby ta karawana gdzieś się kierowała. I zaraz właśnie stracę łucznika, który ma siłę 5, mój szkielet ma siłę 9, jest niewiele większą. Chyba, że uratuję łucznika w ten sposób, że zabiorę mi całe złoto po prostu. No miasta mi nie da. Ok, więc spróbujmy w ten sposób, zabiorę ci całe złoto. Nie chcę twojego wina. Dobra, ponieważ w ten sposób tracę też łucznika. Nie, czekaj. Ale on traci zaraz tego. Traci go? Albo go nie traci, bo zaraz pójdzie tutaj. Pytanie, czy ja stracę łucznika teraz? W następnej turze. No, ponieważ jeśli dorzuci się do tego dealu jeszcze jednego łucznika, to ten deal się robi nagle całkiem przyzwoity. Ile mi dasz? No właśnie, nie można zobaczyć, bo nie chcę tego, ja tego absolutnie nie chcę. Powiedz mi, ile mi złota dasz. Czemu nie ma takiej opcji, powiedz mi, ile mi dasz złota. Na przykład, gdybym zrobił coś takiego. No, nie powie mi. No, nie mogę nawet wybrać, na przykład, dwa złota na to. Na pewno mi to dał, natomiast nie mogę się po prostu spytać, czy to jest akceptowalne, czy nie. Tylko jest takie chrzanienie właśnie. No, strasznie mnie irytuje to właśnie w tym interfejsie. Niech on mi powie, czy mu wystarczy, czy nie. No nic, no, skoro mi nie powie, to myślę, że poczekam jeszcze jedną turę. Mogę stracić tego łucznika? Będzie to bolało? No, mówi się trudno, jak stracę go, to... jak mi się udało przesunąć tym szkieletem, że skończyłem w zasięgu miasta? Tak się zamyśliłem się nad tym, że zapomniałem o tym. No nic, no. Nie, a nie, szkielet może jeszcze ruszyć. Czyli... dobrze, dobrze patrzę.
Tak, Malaka nas lubi. No, pieniędzy nie mam, żeby przekupić Malakę. Specjalnie. Pierwsza religia założona. W religię się nie będziemy bawić. To nie jest najgorsza. Najgorszy panteon, więc może będą mieli całkiem sensowną religię. Więc widać, jak to się to tak snajkowo to wygląda, nie? Taki snajk po prostu się wije tutaj. Więc nie będzie można się ze zdobytego niedługo doskonale dostać na tę stronę. Ale mi uciekli. A co z tym koniem? Proszę. Koń jednak wbrew moim obawom nie zaatakował mnie. Już mają, widzę. Więcej. Okej, okay, co ja teraz z tym zrobię? Więc niestety te cholery mogą przejść przez rzekę. Dobra, idźcie w tą stronę. Zobaczcie, co tam jest w ogóle. Tak więc... Skoro oni mają kawalerię teraz, więc trochę... Nasze kawalerie, no konnice, skoro mają jakąś... moje szanse są mniejsze niż były poprzednio. Tylko, że ja nie chcę tego. Czemu ja nie mogę... mogę się sprzedać to wszystko? Aha, czyli mogę to sprzedać, tylko że nie pokazuje z jakiegoś powodu na interfejsie. Dobra, weź to za 90... nie 90 koni, tylko za 90 zł, dwa konie. Jednego konia sobie zostawię. O, świetnie. Chcesz coś jeszcze? Ja nie mam zapasowej kopii niczego. A powinienem mieć. Zadowolenia wcale nie mam tak dużo w sumie. Wydawałoby się, że powinienem mieć tego więcej. Widzę, że są dwa niepodpięte wina, trzy niepodpięte wina, jeden nie... Aha, tak. No, widzę dlaczego. Nie podpiłem połowy tych zasobów, dla których zakładałem te miasta. Dobra, co się dzieje? Myślę, że jednym atakiem konnica nie zaatakuje, nie zniszczy tego skauta. Skaut ma 5 siły, czyli tyle samo co łucznik. Za 4 tury będę mógł tych łuczników 100 za każdego. Ile mam łuczników teraz? Powiem przynajmniej ze 4. Mam łuczników tylko 3, więc przydałby się jeszcze jeden. Zbrójcie łucznika po tej karawanie w takim razie. Właściwie to będzie już łucznik kompozytowy w takim razie, okej. To może w ten sposób, o właśnie. Okej, już wszystko mi pasuje. Tak. Ta jednostka jest relatywnie mało bezpieczna w tym momencie. Ona była bezpieczna, dopóki nie było tutaj jakiegoś konia, który sobie po prostu biega i wszystko rozwala. W tym momencie ten szkielet, no... Nie no, jeden atak konia nie wystarczy, żeby zniszczyć go, więc może sobie na jeden atak pozwolić. Gdzie on pójdzie? Może pójść w tą kierunku, w tym kierunku, albo w tym kierunku. Nawet nie widzę sposobu, jak tego głupiego... skauta zabić. No jest skautem niestety, więc ignoruję wszystkie rzeki. Byłoby to lekko kompromitujące, gdyby ten skaut uciekł. Okej, niestety musisz siedzieć w mieście, ponieważ to jest bardzo niebezpieczne, żebyście siedzieli poza miastem. No właśnie. Albo jeszcze złapie mi jeszcze mojego robotnika, na tym się skończy. No nie jest to wykluczone. Przydałby się jeszcze jedna jednostka, żeby coś z nim zrobić. A tak, zaczyna się właśnie budowanie drogi, co będziemy kosztować bardzo dużo pieniędzy, zanim tej drogi nie skończy podłączać. O! Ale się koń ustawił. Ale ma dużo siły. Co ja z nim zrobię? Mógłbym sabrować te konie, które mają tutaj, wtedy nie mieliby jak... To jest jakaś metoda. Okej, to poczekajmy jedną turę, spróbuję sabrować te konie, wtedy zaatakuję tę konnicę. Niestety szkielet jest beznadziejną jednostką. To nie jest wojownik, to jest po prostu wojownik, powiedzmy tam. Tyle, że ma trochę obrony przed atakami dystansowymi, trochę więcej. Dobra, więc to jest... Ta konica, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, może praktycznie nam złapać naszego robotnika bez problemu. No właśnie, co tutaj się dzieje? Gdzie można bezpiecznie to podłączyć? Korozda Hongkong. Widzę, że to jest bardzo słabe. Chemiset Oslo. Natomiast będzie dwa nauki za to, więc pytanie, czy chcę złota, czy nauki bardziej? I czy to jest bezpieczne? To nie jest bezpieczne, absolutnie. Chemiset Oslo jest relatywnie bezpieczny. Więc zróbmy Chemiset Oslo. I być może kiedy się podepnie te zasoby tutaj i tutaj,
to nagle się to miasto zrobi całkiem... Ta droga handlowa zrobi się dużo lepsza niż jest teraz. No tam jeszcze jest jakieś miasto. Okej, więc w takim razie widzę, że ty sobie już, ty już nic nie zrobisz. Mogę w 3 tury wysłać na przyjazne terytorium. Okej, zobaczmy, co się zrobiło z tym. A tutaj się połęta. Ile to jest tur? 6 tur? To są 3 tury tylko. No i zawracajmy. Bardzo mnie chce, żeby ta jednostka przeżyła. Ciężko się wydostać, ponieważ znajdzie się w zasięgu bombardowania miasta z tej strony, czy z drugiej. Natomiast... Okej. Jeśli przejdę się tutaj, zostanę zaatakowany przez... Być może przez nich. Oni mają 11 siły wobec mojego 5, czyli no nie jest najlepiej. Mógłbym też przejść się dookoła. Chcę zniszczyć im te konie. To jest mój plan. Nie wiem, czy jest realistyczny plan, natomiast to jest jakiś plan. No, skelet nic na sobie posiedzi, po prostu będzie blokował te konie. Okej. Okay. Zatem zdobywajcie doświadczenie. No proszę. Postanowił tutaj się ufortyfikować, co nie jest najlepszym pomysłem. No, szkielet niestety jest strasznie słaby. Będziemy mieli... Ulepszenie szkieleta dopiero będzie na stali, która będzie bardzo, bardzo długo. Szczególnie, że nie możemy się bawić w to, żeby mieć stal jak najszybciej. Musimy to jednak zrobić bardzo powoli. Dobrze byłoby mieć jak najszybciej, bazary. Czy w sumie markety, czy jak to zwał. Z takiego prostego powodu, że mamy bardzo mało pieniędzy. Tak, wyślij to do Oslo. Czy do Ichigo? Czy to robi różnicę jakąś? No i Ichigo jest większe, więc jest szansa, że będzie więcej tego jednak przez jakiś czas. Ty powiem, po jakimś przecinku jest rzeczywiście więcej, dlatego one są posortowane. Ale nie wiem, czy są posortowane. To znaczy, da się posortować po tym, które daje więcej złota, natomiast nie wiem, czy to jest tak w tej chwili posortowane. Tak, 9 na 15,6. Nie jest to najlepszy wynik. To natomiast, że on będzie tutaj biegał tam i z powrotem, to jest jednak jakaś zaleta. Czy ten szkielet powinien uciekać? Czy on sobie poradzi? O, świetnie. Tak więc. Potrzebujemy teraz 400 złota, żeby wszystkich naszych łuczników... Nie, 300 złota, mamy tylko 3 łuczników, przecież jedna nasza jednostka zginęła. Więc wszystkich 3 łuczników trzeba ulepszyć o jeden na łuczników kompozytowych. Zrekrutujemy jeszcze jednego łucznika kompozytowego. Na szkielet można mieć jeszcze jeden szok. Gdzie ty idziesz teraz? Idź tutaj. Czy ty sobie poradzisz z nim? Może sobie poradzić, natomiast jeśli stracę szkieleta, to nie będę strasznie tym zszokowany. Okej. Liczę na to, że ta wizja rzeczywiście działa tak jak trzeba. Nie, że są pochowani w lesie, nic w tym stylu. Więc mogę zniszczyć się tylko nie uciec, a potem zaatakować go, kiedy nie będzie miał koni. Chyba, że będzie miał te drugie, więc to wtedy nic mi to nie da. Okej, czy mogę się sprzedać? Nic w tej chwili. A nie, mogę sprzedać ci Yadeit za... No właśnie, teraz szukam, ile to jest... Okej. Okay. Pewnie mogłem jeszcze jakoś od niej wziąć jeszcze kilka więcej. Więc za 2 tury to będziemy mieli, natomiast teraz mamy pieniądze, żeby wszystkie... Żeby wszystkie nasze jednostki ulepszyć. Znaczy wszystkich naszych łuczników ulepszyć na lepszych łuczników. Co jest dosyć kluczowe. 4 łuczników kompozytowych i jakaś tam osłona to jest wystarczająco, żeby próbować zaatakować miasto. To nie jest koniecznie wystarczająco, żeby zdobyć to miasto, natomiast może być wystarczająco, żeby przynajmniej spróbować. Okej. Okay. Jeśli nie ma tu żadnej jednostki, to jest fajnie. Jeśli tu jest jakaś jednostka, to właśnie dostajemy bardzo, bardzo się oberwie. No jaka fajna animacja, nie jestem szkieletem. O, cześć Jerewań. Okej.
to teraz trzeba się tym jednostkami jak najszybciej dostać do przyjazdu na terytorium. To idźcie tutaj. Wybudujecie drogę. Bardzo nie chciałbym, żeby ta jednostka została złapana. Natomiast ten... Okej. O, stójcie tutaj, to jest fajne miejsce. A może na tej górce? Na tej górce też jest fajne miejsce. Gdzie mają tą swoją karawanę? Nie mam pojęcia dalej. Mieli karawanę, chyba że ktoś innym szabrował. Nie wiem, co z tą karawaną można rzeczywiście zobaczyć, co się stało. Co się z nim stało, ale co się stało, nie mam pojęcia. No właśnie, za... Aha, pomyliłem się, nie, to miasto świetnie sobie radzi, to drugie miasto jest bardzo wolne. Chciałbym mieć za 9 tur zacząć pracę nad Akademią Narodową. Za 3 tury będą mieli w tym mieście bibliotekę. Może jakiś cyrk zrobię jeszcze po drodze? Zróbmy jakiś cyrk po drodze. Tutaj biblioteka już jest. Tu biblioteka będzie 7 tur, czyli będzie w sam raz na czas. Tu biblioteka będzie trzeba ją kupić właściwie, no nie ma innego wyjścia. 400 zł za bibliotekę. No mogę ją kupić też od razu, tylko że wtedy nie będę mógł kupić żadnych innych ulepszeń. Dobra, kupię tę bibliotekę, no bo inaczej nie będzie sensu. Więc za 9 tur od razu zacznę pracę nad Akademią Narodową. No, to jest dosyć szybkie. To tak się prawdopodobnie powinno grać, tylko że zawsze jest coś ważnego innego. Myślę, że ty mi dasz miasto. Nie dasz mi miasta, dasz mi... całe złoto wydał niestety. Dasz mi całe swoje złoto i być może o tym pomyślę. Skoro myślisz, że... widzę, że zobaczył to, że konie muszę szabrować, teraz... właśnie. Teraz jak wrócimy tak, żeby nam się nie obrywało po drodze. Ewentualnie możemy tutaj poczekać przez 10 tur, może to jest bezpieczniejsze. Dobra. Zaatakowane zostanę przez i miasto przez łuczników, dobra, więc to było... Więc cały ten plan był bez sensu. Jeśli zszabruję, to zostanę 2 razy zaatakowany i prawdopodobnie zginie. Okej, uciekaj. No cóż. Takie rzeczy można robić innymi jednostkami konnicy, niestety nie można zrobić tak po prostu. No zagana, coś nie mogę sprzedać. Nic nie mogę sprzedać. Nie masz pieniędzy, żeby ode mnie coś kupić, niestety. No właśnie. Właśnie. Okej, jak to jest? Więc co będzie w tą stronę szło? 80? A myślałem, że 100 to kosztuje. A, może 100 następne kosztuje. Aha, tak, 100 kosztuje następne w takim razie, tak? Tak, dobrze, czyli to jest tylko 80. Aha, czyli nie potrzebujesz tyle pieniędzy. Nie jest to może jakieś strasznie duża różnica, natomiast no, jestem obecnie bardzo biedny. Ale się popisałem. Przecież nie miałem żadnych pieniędzy. Dobra, koń. 2 złota na turę. Ostatnie moje żelazo, 2 złota na turę również. Się popisałem straszliwie. Jeszcze teraz buduję drogę, więc jeszcze mi się bardzo oberwie od tego. No właśnie, co mogę jeszcze zrobić? Mogę ci też sprzedać za ostatnią moją herbatę, za jakieś pieniądze. No właśnie, jeszcze buduję teraz drogę. I chcę budować drogę z drugiej strony również. To nie było mądre. Dobra, Lazow, ile mi dasz pieniędzów? Nic mi dasz pieniędzów. Myślę, że Lazow nie jest na tyle mocny, żeby móc żądać ode mnie pokoju za nic. Co to jest? Czy to jest osadnik? A, jest osadnik. Gdzie ten osadnik pójdzie teraz? Gdybym złapał tego osadnika, to mógłbym w tym momencie podpisać pokój, bo co innego jeszcze będę w stanie od niego uzyskać. Więc może zajmijmy się właśnie tym problemem, zdobycia tego ostatniego osadnika. Tak, szkielet niestety musi się poleczyć. To jest lekko lepsza jednostka, więc może... Myślę, że łucznik kompozytowy może się nie bać jednego konia. 0 złota. I nam się oberwie po nauce minus 3,75. Właśnie. Mogę sprzedać herbatę 7 złota na turę. I co mi się wtedy stanie z moim szczęściem? Za jedną turę będę na minusie. Czy to... No, tak tragicznie.
Co ja z tym zrobię? Co ja właśnie z tym zrobię teraz? Musiałem wysłać tą jednostkę, żeby podpiąć jakąś na przykład tutaj? Albo tu? Właśnie. Więc mam dwie możliwości. Albo sprzedam je herbatę za ile jestem złota na turę i od razu pójdę w ujemne zadowolenie. Mogę też powiedzieć tym miastem, żeby nie rosły na razie? To też trochę boli. Nie. Źle patrzę. Mam... O właśnie. Zobaczmy, jak oni to zaokrąglają, bo to jest ważne. Więc mam 12 niezadowolenia ze względu na mieszkańców. Czy to jest teraz? 6, 7, 8... To jest... Razem mieszkańców mam... 16. Za co powinno być 8 niezadowolenia? Że co? A nie, z ilości miast, czyli 8 z mieszkańców. Czyli liczę to jako całość, nie przez miasto. Myślałem, że być może każdy parzysty na przykład będzie za darmo, więc to byłoby tylko 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Natomiast nie, liczy, że jest 16 i dzieli to przez 2. Czy tej herbaty nie mogę sprzedać, bo jeśli sprzedam tę herbatę, zaraz... A co było, gdybym miał pół mieszkańca niezadowolonego? No właśnie, co? No właśnie. Co by wtedy było? No mogę myśleć, że deficyt budżetowy przez kilka tur też nic z tym strasznego nie stanie. Co ja mogę zrobić właśnie? Mogę podpiąć te konie i je sprzedać komuś. To chyba ma więcej sensu niż to, co próbuję teraz zrobić. Natomiast nie mogę podpiąć tych koni, kiedy jestem w stanie wojny właśnie tutaj. No nie jestem w stanie kupić niczego. Mogę... A właśnie, mogę zrobić kilka rzeczy. Zrobić tak. Tutaj przesunąć. I tu. I... Będziemy mieli zero teraz na budżecie. No, to może jest jakiś sposób. Przesuwaj mi wszystko, żeby... żeby mieć jakiś pozytywny budżet. Okej. A co z tym miastem? 6 tu na pleśne farmę. Nie jest najgorszy pomysł. Aha, tutaj pracują drudzy. A tak? 8 tur, 6 tur. Bo co, będą 6 farmę, pleśne farmę w 6 tur? Okej. To ma jakiś sens. Więc buduję tę drogę może. Nie wiem, będzie mnie to kosztowało, natomiast... nie chcę mieć ani ujemnego zadowolenia, ani nie chcę mieć ujemnego budżetu. Być może to, co powinien był zrobić, to po prostu nie kupować uczników kompozytowych, albo nie kupować biblioteki, tylko poczekać, aż się sama zbuduje. Tak, miasto urosło. I co jest? 8,5. Aha, czyli zaokrągla w dół. A to świetnie, czyli to nawet nie musiałem tego zrobić, co zrobiłem. No, dobrze wiedzieć, natomiast pojęcia o tym nie miałem oczywiście. Gdzie oni siedzą? Tutaj siedzą. Nie wyślę ich raczej do innego kraju, znaczy na inną wyspę nigdzie. Zdziwiło mnie to przynajmniej. Tak, skończę to może. Dobra, tutaj możecie siedzieć. Trzeba liczyć się z tym, że konica może zaatakować którąkolwiek z nich. Ten musi może zginąć, jeśli zostanie zaatakowany przez konicę, bo nie ma kto go bronić. Może wysłać tego szkieleta gdzieś w tej okolice, żeby łucznik mógł zawsze przynajmniej się wycofać, jeśli coś się stanie. O, właśnie, to są moim ostatnim szkieletem. Ach, bardzo powoli, bardzo powoli. Tak, kombinuję przez nie wiem ile tur za co właśnie z tym zrobić. A, dwie tury już siedzą na razie. Co z moją gospodarką zrobić, jak tu jest wojna jedna wielka? On przestał się przyjmować z tym, że przegrywa wojnę. A proszę. Dobra, więc teraz go chroni.
Pytanie, czy chroni go wystarczająco dobrze i czy może założyć to miasto. Tak więc, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli na tych polach nie możesz założyć miasta. Tutaj? No tu możesz założyć miasto. Jest dosłownie jedno pole, na którym możesz założyć miasto, to jest tu. Więc jeśli na tym ktoś będzie stał, nikt, żadnego miasta nie będzie. Dobra. Z jednej strony on chroni tego. On tam się chroni, natomiast z drugiej strony myślę, że ta ochrona nie wystarczy. Ten koń nie jest w stanie w tej turze mnie zaatakować, w następnej będzie mógł. To jest tutaj i zawsze będzie być może konieczność blokowania tego. Więc mogę się nim wyleczyć, powinien się tym szkieletem wyleczyć, ponieważ jeśli zostanie zaatakowany przez konnicę w takiej sytuacji, jakiej teraz jest, może mi to boleć bardzo. No właśnie, i zaraz znowu znowu na zero. A więc to. Może go złapię? Myślę, że jak go złapię, to będzie dobry powód, żeby zakończyć tę wojnę. Dobra, szkielet jest tutaj. Nie wiem, czy się wycofają, czy nie. Można zawsze... zawsze można spróbować, no tyle się tylko da zrobić. Okej, to jest zrobione. To wam zajmie kilka tur. Chciałbym zrobić drogę w tą stronę. Budowanie drugiej drogi, kiedy jedna jest niepodpięta, może nie jest najlepszym pomysłem, no co zrobię. A właśnie, co z następnym miastem? To jest duże miejsce na nowe miasto, natomiast czy to jest dobre miejsce na miasto? No, tragiczne to nie jest, no są dwa jadeity, jest jakaś... A tu jest marmur, o... Dałoby się jakieś zrobić dwa jadeity, marmur, jeszcze coś trochę? Można tu zrobić jakieś miasto. Nie mówię, że to jest najlepsze miejsce na miasto, natomiast jest to przyzwoite miejsce gdzieś tutaj. No tutaj nie ma sensu, tutaj te dwa miasta kiedyś zdobędę, nie wiem kiedy. W tej okolicy naprawdę już nie ma miejsca, więc raczej postawię z tej strony trzeba będzie. Zobaczymy, co się stanie w następnej turze. Mogę was też wysłać na front. Czy ja chcę teraz... Nie, nie, dobra. Nie budujmy drogi jeszcze. Zbudujmy, po prostu podłączmy to wino. To jest dużo lepszy plan. Czemu wy macie... Aha. To jest bardzo irytująca część interfejsu, pisze 0 na 2, to jest 0,5 na 2 powinien pisać, no co ja zrobię na to. Okej, zobaczymy, co się tutaj stanie. No, konica się stała. Jestem na górce, więc mam jakiś drobny bonus, natomiast ten bonus jest raczej niewielki. A może to wystarczyło? Okej, okay, odblokowujemy. I teraz tak. Strzelamy. Jak strzelę, to niestety mogę stracić tą jednostkę. Nie mam żadnego sposobu, żeby wycofać i strzelić, więc... Aha, mogę iść w tą stronę. Okej. Okay. Więc mógłbym szkieletami się ruszyć do przodu. Ruszyć się tym w tą stronę. Czy to byłoby bezpieczne? No nie bardzo. Dobra, wycofajcie się w takim razie w stronę wycofywania się rzeczywiście. Tak ich przesunę. Raz, dwa, trzy. Dobra. Dobra, niestety. Wyruszcie się tutaj. O, jest łucznik kompozytowy. No, po prostu świetnie. Łapanie tego ostatniego osadnika nie będzie łatwe, natomiast jest jakaś szansa. Tak, a wy natomiast spróbujecie podłączyć to wino. Co to się dzieje? Aha, łucznik kompozytowy zrobiony. Na razie Akademia Narodowa będzie, zacznijcie od Koloseum. Natomiast tego Koloseum prawdopodobnie nie skończycie, zbudujecie po prostu Akademię Narodową. Myślę, że na tym zakończę ten odcinek. W następnym odcinku spróbuję złapać tego osadnika. No jest po prostu łapanie osadników, no nie? Ja proszę. Obecnie... O, na razie nie ma co. Jest szansa, że złapimy osadnika. Jest też szansa, że ta konnica nas całkowicie zniszczy. Natomiast myślę, że... spróbuję, jaką mam szansę. No nic, w każdym razie. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka, który będzie jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.